Dzień dobry. Kolejne dni skupienia, ustrońskie dni skupienia, czas zacząć. Amen. Po jakimś kilkuletnim okresie niebytności na dniach skupienia znów mnie zaprosili. Dzięki Bogu, że zaprosili. Także cieszę się, że jestem z wami. Wprawdzie z Jastrzębia, ale tak naprawdę przyjechałem z Warszawy wczoraj późnym wieczorem, bo mieliśmy nasze spotkanie Naczelnej Rady Kościoła, której to jestem częścią, członkiem. I prosili mnie nasi przełożeni, też ich tak nazywam, bo jestem też pod przełożonymi, pod biskupem Markiem, który jest naczelnym prezbiterem kościoła. Prosili mnie, abym serdecznie pobłogosławił od nich całe dni skupienia w Ustroniu. Także pozdrawiam was, błogosławię was w imieniu Pana i też modliliśmy się, aby Boża obecność, aby Boże błogosławieństwo było nad tymi dniami skupienia. Nie wiem, czy to jest dobra nowina dla was, dobra wieść dla was, ale będziecie musieli mnie ścierpieć przez 3 dni. Aż przez 3 dni, aż do niedzieli. Także na całego, idziemy na całego. Także wierzę, że Pan przygotował ten czas. Że Pan przygotował ten dzisiejszy dzień, jutrzejszy dzień, a także niedzielny dzień, aż do obiadu, kiedy pożegnamy się i wyjedziemy z tego miejsca pełni Bożej obecności. I co najważniejsze, z przemienionym życiem. Amen? Ilu z was jest pierwszy raz na dniach skupienia? Podnieście rękę. Wow. A gdzie byliście dotychczas? Tam obok. Dobrze, że jesteście teraz tu, na tym miejscu. Kiedy sięgam pamięcią w historię dni skupienia, ustrońskich dni skupienia, to zawsze kojarzę je z niesamowitym działaniem Pana Jezusa, z wieloma ludźmi, którzy przeżyli tutaj transformację, przemianę swojego życia. Wspominam modlitwy o dziesiątki osób, które deklarowały, wyrażały pragnienie pojednania się z Bogiem i pozbycia się tego łańcucha związania nałogiem, przekleństwem, chorobą. I te piękne obrazy, jak Pan Jezus zmieniał życie ludzi. Wczoraj, kiedy siedzieliśmy sobie przy kolacji z niejakim bratem Stanisławem Cieślarem, który mieszka obecnie w Gorzowie Wielkopolskim, ale pochodzi tu z Cieszyna, wspominaliśmy pewną historię, pewnych wydarzeń, które miały miejsce w latach i 90. i na początku lat 2000. Bo ja już stary jestem. Ja już wiele lat Panu Bogu służę. Przypominaliśmy sobie takiego brata świętej pamięci Gustawa Młynka. On tutaj na dniach skupienia nieraz składał świadectwo. Gustaw Młynek to był taki chłop herszt, któremu nikt nie mógł podskoczyć. On jednym walnięciem pięścią zabijał prosiaka, świnię, aby lała się krew, bo taki był żądny krwi. A kiedy uderzył faceta na jakiejś zabawie wiejskiej, to przeleciał przez całą salę. I przyszedł Pan Bóg do jego życia. I Pan Bóg wyzwolił Gustawa z nałogu, z agresji, z przekleństwa. I kiedy Gustaw dzielił się tym, co Bóg uczynił w jego życiu, to promieniowała z niego Boża miłość. To było niesamowite. Ja pamiętam, byłem młodym wtedy ewangelistą i wiele razy Gustaw jeździł ze mną po ewangelizacjach, aby mówić świadectwo
opowiadał o tym, jak Bóg zmienił jego życie. Wspominaliśmy spotkania w Dzięgielowie, w różnych grupach domowych, gdzie przychodziło do 40 nawet osób, którzy w domach spotykaliśmy się, aby modlić się, szukać Boga, przeżywać Jego obecność. I tam tak wielu ludzi było wyzwalanych z nałogów, było wyzwalanych z różnego rodzaju związań, z uzależnień, z nikotyny, z alkoholizmu. Rozbite małżeństwa się jednały. To było coś pięknego. Kiedy myślę o dniach skupienia, to nic innego nie przychodzi mi na myśl, jak miłość Jezusa, który umarł za każdego z nas, abyśmy mieli dobre, błogosławione życie. Piątek na dniach skupienia to jest taki początek. Rozkręcamy się, te pierwsze sesje są bardziej związane z przybliżeniem tematu, klimatu, atmosfery, tego, co będziemy przeżywać. Myślę, że jutro konkretnie chciałbym już głębiej wejść w przesłanie Ewangelii, aby każdy, kto przyjechał tutaj z potrzebą zmiany życia, mógł tej zmiany doświadczyć. Jutro wieczorem chcę wygłosić takie przesłanie, takie świeże, właśnie w tamtym tygodniu, kiedy myślałem o dniach skupienia, Pan Bóg dał mi to słowo. I wyraźnie od Ducha Świętego odczułem, że to ma być na sobotni wieczór w Ustroniu. I wierzę, że Bóg będzie dotykał waszego życia. Że gdy będziemy modlić się jutro wieczorem, to szczególna Boża obecność stąpi na to miejsce. I otrzymacie to, czego potrzebujecie. Pytanie, które chciałbym zadać w piątek rano na pierwszej sesji, brzmi: czy zaprosisz na tych dniach skupienia Jezusa do swojego życia? Czy zaprosisz? Czy Go zaprosisz do swojego życia? Nic innego nie trzeba zrobić. Zaprosić Go do swojego życia. Zaprosić Go, aby przyszedł i coś zrobił z twoim życiem. Bo wiecie, to, co powiem dzisiaj, jest zbudowane na moich własnych doświadczeniach. Nie będę wam głosił ani teologii, nie będę wam tłumaczył pewnych procedur duchowego życia, ale to, czym się chcę podzielić, wynika z mojego własnego doświadczenia, opartego na Bożym Słowie i opartego na relacjach z Bogiem. Kiedy zapraszamy Jezusa do naszego życia, zmienia się wszystko. Jest niemożliwym, to jest niemożliwe, kochani, aby gdy Jezus przychodzi, nie uległo zmianie to, w czym jesteśmy. To jest niemożliwe. Kiedy Jezus przychodzi, kiedy Go zapraszamy do naszego życia, zmienia się klimat naszego życia. To tak jakby przejście z klimatu zimy w piękną wiosnę, a później w letni klimat. Zupełnie inaczej się żyje, prawda? Chyba że lubicie, gdy jest zimno, ciemno, gdy jest słota, leje deszcz. Lubicie taki klimat? Nie. Lubimy słoneczko, prawda? Lubimy, gdy jest przyjemnie. Kiedy zapraszamy Jezusa do naszego życia, to Bóg zaczyna robić swój święty porządek w naszym życiu. Swój święty porządek. Ja zaprosiłem Jezusa do mojego życia, gdy miałem lat 20. Zaprosiłem Jezusa do mojego życia. I może dzisiaj, gdy patrzycie na mnie, może się niektórym z was wydaje, no porządny człowiek, no jakoś mu się w życiu układało, więc może o tym Panu Bogu mówić. Ale tak nie było. Tak nie było. Byłem 20-letnim strasznym rozrabiaką, który
opuścił jednostkę wojskową, zresztą chciałem tam zostać zawodowym żołnierzem w Warszawie. Był rok 1981, stan wojenny się zaczynał. Opuszczałem jednostkę wojskową. To było 38 lat temu. Miałem 20 lat, czyli już widzicie, że nie jestem taki młodzieniaszek. Ale wiecie, w co wierzę? Że obecność Boża w naszym życiu, gdy pozwalamy Jezusowi panować w naszym życiu, o tym dziś powiem trochę, On zajmuje się wszystkimi dziedzinami naszego życia. On nie tylko pragnie dotykać naszych duchowych potrzeb, On nie tylko pragnie zmieniać nasze wnętrze, On pragnie nam błogosławić w każdej sferze naszego życia. On pragnie dotykać naszego zdrowia. On pragnie dotykać naszego sposobu myślenia. On pragnie dotykać naszego sposobu życia. Dlatego, że życie z Bogiem, życie z Jezusem jest najpiękniejszym życiem. Nie ma lepszego. Nie ma lepszego. Ja wiem, co to znaczy nałóg alkoholizmu. Bo wychowałem się w domu alkoholika. Od dziecka do 20 roku życia, zanim nie zaprosiłem Jezusa Chrystusa do mojego serca, żyłem w tym klimacie. Klimacie zimy, uzależnienia, przekleństwa, różnego rodzaju wydarzeń, które sprawiały ból, łzy, dramat, tragedie, nieszczęście, biedę. Wychowałem się w biedzie. Wiem, co to znaczy być biednym. Wiem, co to znaczy nie mieć co do ust włożyć. Wiem, co to znaczy, kiedy ojciec wszystko przepijał i nie było nawet co jeść, a ja szedłem do szkoły, byłem w trzeciej klasie podstawówki i straciłem przytomność, bo nie jadłem, bo byłem głodny. I moja wychowawczyni w szkole, pamiętam jak dzisiaj, smarowała rogalik masłem i dała mi, abym mógł go zjeść. Wiem, co to jest. Wyrosłem w tym. Wiem, jaki to jest dramat, jaki to jest ból, jakie to jest cierpienie. Wiem, ile wycierpiała moja mama świętej pamięci z powodu alkoholizmu, z powodu uzależnienia, z powodu pijaństwa i przekleństwa i trwonienia całego majątku rodzinnego, wszystko na przelew, na uzależnienie. Wiem, co to jest. I wiem także, co się dzieje z człowiekiem. Nie mówię wam tego z teorii, bo ktoś mi o tym powiedział, gdzieś to usłyszałem. Mówię wam to z własnego doświadczenia. Wiem, co to jest, kiedy Jezus przychodzi do naszego życia. Wiem, co to jest, kiedy zapraszamy Jezusa do naszego życia i kiedy wszystko się zmienia, kiedy staje się nowym człowiekiem. Kiedy rzeczywiście mija to, co stare, złe, bolesne. I nagle zaczynasz żyć nowym życiem w Jezusie Chrystusie. Kiedy czujesz się prawdziwie wolny, kiedy wymykasz się z tej klatki, do której zamknął cię diabeł, ten, który przyszedł kraść, niszczyć i wytracać, dewastować życie człowieka. Jezus zmienia nasze życie. Kiedy czytamy Nowy Testament, kochani, to takim niesamowitym obrazem Jezusa, który przychodził w różne miejsca, jest to, co działo się w otoczeniu, gdzie Jezus był. Wszędzie, gdzie Jezus się pojawił, zmieniał się obraz, klimat. Tego słowa się uchwyciłem na początku tego rejonu. Gdy Jezus się pojawił tam, gdzie byli chorzy, chorzy byli uzdrawiani. Gdy Jezus się pojawił tam, gdzie ludzie potrzebowali zjeść posiłek, pomnażał chleb i karmił głodnych. Gdzie Jezus się pojawił, a był smutek, a On przyszedł, tam była radość. Jezus jest tutaj pośród nas na tych dniach skupienia. Jeśli Mu pozwolisz, aby dotknął Twojego życia, aby wszedł do Twojego życia, jeśli Mu pozwolisz, aby On ustanowił w Twoim życiu swój porządek, to zmieni się klimat Twojego życia.
Zmieni się to, co przeżywasz. Bo Jezus jest rzeczywistością. I kiedy przychodzi, On ustanawia w nas autorytet Bożego Królestwa. On pragnie przebywać w nas, pragnie żyć z nami. Człowiek nie musi żyć związany grzechem. Człowiek nie musi żyć pod przekleństwem. Człowiek ma drogę do Boga, który daje mu prawdziwą wolność. Jezus przyszedł, aby wyzwolić nas z grzechu. I chciałbym, abyśmy na tych dniach skupienia mieli taki obraz przed naszymi oczami. Chciałbym was do tego obrazu zaprosić. Chciałbym, abyście mieli w waszej wyobraźni taki obraz rzeki, która płynie przez te dni skupienia. Wiecie, byliście nad rzeką, prawda? Wisła płynie tu, niedaleko, można pójść na spacer. A więc płynie rzeka. I miejmy taki obraz, że w tej rzece stoi Jezus. Stoi Jezus. Pan Panów i Król Królów, tak nazywa Go Boże Słowo, który wyciąga ręce do każdego, kto stoi na brzegu tej rzeki. I wyciąga ręce i zaprasza i mówi, chodź, zanurz się ze mną w tej rzece. Chodź, skorzystaj z mojej łaski. Przyjdź tutaj do mnie. Nie utopisz się, ale zanurzysz się w dobroci Bożej, w miłości Bożej, w Bożym przebaczeniu, w Bożym wyzwoleniu. Ja pragnę dotknąć Twojego życia. Miejmy taki obraz przed naszymi oczami. Wiecie, co jest wspaniałe? Że Bóg jest zainteresowany Tobą. Może niektórzy już w Ciebie zwątpili. Może postawili krzyżyk nad Twoim życiem. Może Cię odrzucili. Może Cię potępiają i oskarżają. Chcę dziś powiedzieć odważnie, Bóg jest zainteresowany Tobą i Bóg Cię kocha. Bóg Cię kocha. Nie tylko chce pomóc Tobie wewnętrznie, ale zainteresowany jest całym Tobą. Całym Tobą. Wszystkie części Twojego organizmu, Twojego życia są pod Bożym zainteresowaniem. I Bóg pragnie w Jezusie Chrystusie dotknąć każdej części Twojego życia. Każdej części. Ducha, Twojego wnętrza, duszy, Twoich emocji, a także Twojego może osłabionego, wycieńczonego, chorego ciała. W każdej z tych dziedzin możemy doświadczyć Bożej ingerencji. Czego dziś pragniesz? Moje pytanie jest, dlaczego przyjechaliście na dni skupienia, na kolejne dni skupienia? Aby pobyć w pięknym miejscu, jakim jest zbór Betel w Ustroniu? Aby tutaj pobyć te trzy dni, odrywając się od szarej codzienności? Pamiętajcie, że w niedzielę będziecie musieli stąd wyjechać. I czas pobytu się minie. Jaki jest cel mojego pobytu tutaj? Czego ja tak naprawdę pragnę? Dlaczego tutaj przyjechałem? Oczywiście będą może tutaj osoby, które zostały zaproszone, poproszone przez ludzi, którym zależy na to, aby ich życie uległo zmianie. Może będą takie osoby. Ja nie wierzę, że ktokolwiek jest tutaj przypadkowo. Wierzę, że wszyscy, którzy tutaj będą, wy już jesteście, inni dojadą, może dziś po południu, jutro od rana. To jest Boży plan. To jest ta niewidzialna, boska strategia miłości, dobroci, aby wam pomóc, aby dotknąć waszego życia. A więc
Dlaczego tutaj jestem? Czego oczekuję? Co chciałbym mieć ze sobą, wyjeżdżając z tego miejsca? Wierzę, że najważniejsze, czego potrzebujemy, to naprawdę, ale tak naprawdę spotkać się tutaj z Jezusem. Wszyscy. Ja także chcę spotykać się tutaj z Jezusem i doświadczać Jezusa. Powiem tak. Jeśli nie miałbym pewności w sercu, że Jezus tu jest, to mnie tutaj nie ma. Ale dlatego, że wiem, że Jezus tu jest, bo w Jego imieniu organizowane są dni skupienia. Biblia mówi, gdzie dwóch, trzech, a jest nas tu o wiele więcej, spotyka się w Jego imieniu. On tam jest obecny, On tutaj jest. Ja chcę żyć w tej świadomości i być w tej świadomości z wami, że Jezus jest tutaj pośród nas. A gdy Jezus jest pośród nas, wszystko może się wydarzyć, zupełnie może zmienić się klimat twojego życia, zupełnie może się zmienić wszystko, w czym jesteś, kiedy mu pozwolisz, aby ciebie dotknął. Pamiętam ten dzień, kiedy padłem na moje kolana w moim domu. Nie byłem w tak wspaniałym miejscu jak to. Byłem w domu, który był pod przekleństwem alkoholizmu. Miałem dość tego wszystkiego i zaprosiłem Jezusa do swojego życia. Zaprosiłem Go. Powiedziałem, wszystkiego próbowałem. Panie Jezu, pomóż mi. Jeśli jest prawdą, jeśli jest rzeczywistością to, o czym mi mówią ludzie o Tobie, jeśli to jest prawdą, co przekazują mi ci wspaniali, kochający ludzie, to proszę, abym mógł to przeżyć, aby to się stało. I wtedy Jezus dokonał cudu. Za niedługo będzie kolejna tego rocznica. Był 16 grudzień, kiedy to się stało. 39 lat temu, 38 jest, 39 lat temu będzie, kiedy Jezus przyszedł do mojego życia. W jednej chwili, w ten wieczór, uwolnił mnie z pociągu do alkoholu, z palenia papierochów. W jeden wieczór. Od tego czasu już nigdy tego nie wziąłem do ust. W jeden wieczór uwolnił mnie od hazardu, od brzydkiej mowy, od nieczystych słów, przekleństw, które były na moich ustach. W jeden wieczór, bo On jest rzeczywistością. Nikt mną nie manipulował. Byłem sam na moich kolanach. Bo gdy zapraszamy Jezusa do naszego życia, On ma moc uczynić wszystko. Gdy to robimy szczerze, gdy tego pragniemy, gdy to przenika naszą duszę, gdy jest to w naszym sercu, gdy skupiamy się na tym, gdy tego pragniemy, gdy to wyrażamy, gdy jesteśmy zdeterminowani, zapraszamy Go do naszego życia, On przychodzi i zmienia wszystko. Wiecie, tego nikt nie zrobi za was. Nawet ci, którzy będą się o was modlić, nie zmienią waszego życia. Nawet jeśli będziemy wam mówić piękne słowa, to nie zmieni waszego życia. Jedynie wasza determinacja i wasze otwarcie się dla Boga, wasze zaproszenie Jezusa do waszego życia zmieni wasze życie. Może nie zrobisz tego tu z przodu, gdy będziemy się modlić. Może to zrobisz gdzieś w pokoju. Może to zrobisz gdzieś na spacerze. Ale jeśli to zrobisz, to wszystko się może wydarzyć. Jezus przyjdzie do twojego serca. Zamieszka w twoim wnętrzu. Uczyni cię nowym człowiekiem. Przeczytam wam jeden fragment z Biblii. Pierwszy list do Tesaloniczan, to jest list świętego apostoła Pawła, 5 rozdział. To jest taka dedykacja apostoła Pawła. Myślę, że jest skierowana dziś rano do nas. Tak bardzo przeżyłem ten werset, aby go wam dziś przekazać, dlatego go czytam.
Pierwszy list do Tesaloniczan, jeśli ktoś ma Biblię, otwórzcie 5 rozdział, wiersz 23 i 24. I apostoł Paweł jakby składał wam życzenia, nam życzenia. Niech sam Bóg, który obdarza ludzi pokojem, całkowicie was oczyści. Inne tłumaczenie mówi uświęci. Tak, aby wasz duch, dusza i ciało zostały bez skazy zachowane aż do dnia przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten, który was powołał, jest wierny i dokona wszystkiego, co obiecał. To jest słowo dla was. To jest słowo na te dni skupienia. Bóg, który obdarza ludzi pokojem, to jest gwarantowane. Bóg daje prawdziwy pokój. W świecie pełnym niepokoju człowiek, który zetknął się z Bogiem, może mieć w swoim środku pokój lub spokój. Szalom. To jest takie piękne słowo, które określa Boży pokój. Tu w środku mogę mieć Boży pokój, a także może dokonać całkowitego oczyszczenia. Oczyszczenia. Dzisiaj modne jest, może niektórzy o tym myślą i nawet to praktykują, nie wiem, chociaż mam wątpliwości. Jest modne oczyszczanie organizmu z toksyn. Niektórzy z was za bardzo się toksynują, zamiast oczyszczać się z toksyn. W wymiarze duchowym Bóg przez Jezusa Chrystusa pragnie oczyszczać nasze wewnętrzne duchowe życie. To jest o tym mowa. Niech całkowicie was oczyści. Krew Jezusa Chrystusa przelana na krzyżu. Gdy Jezus zawisł na krzyżu, gdy przelał krew, to ta krew Jezusa jest antidotum na każdą naszą nieczystość w naszym życiu. Gdy przychodzę pod ten krzyż w upamiętaniu i pokucie, gdy klękam przed Panem i mówię, Boże, oczyść moje życie, to w niewidzialnym wymiarze, tu gdzieś w wnętrzu moim, przenika mnie właśnie ta czyszcząca Boża krew, która oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu. To jest ten werset. I dalej jest powiedziane, aby wasz duch, dusza i ciało, coś powiem na ten temat, w bardzo prosty sposób, zostały zachowane, uratowane, inaczej mówiąc, uratowane aż do momentu, kiedy powtórnie przyjdzie Pan Jezus. Bo Biblia mówi nam, że pewnego dnia Chrystus wróci. On przyjdzie ponownie. On już przyszedł raz. Za niedługo mamy pamiątkę Bożego Narodzenia. Będziemy wspominać przyjście Jezusa na świat. To było to pierwsze przyjście, kiedy jako człowiek urodził się, aby także jako człowiek umrzeć, biorąc nasze ludzkie, człowieka grzechy na siebie i w niebo wstąpił. I obiecał, tak jak mnie widzicie odchodzącego, tak zobaczycie mnie powracającego. I wiecie, gdy spotykamy się z Bogiem, tak jak wielu z nas, tak jak ja, tak jak ci, którzy tu pięknie śpiewali i inni, którzy organizują te dni skupienia, tak jak spotkaliśmy się z Chrystusem, chcemy być zachowani w tej czystości, oczekiwaniu aż do Jego przyjścia. Może przyjdzie nam umrzeć i nie doczekamy tego powrotu wizualnego, fizycznego powrotu Jezusa na ziemię, a może doczekamy, a ja nie wiem. Żyjemy w dziwnych czasach. Mówi się, że Chrystus może przyjść bardzo szybko, wkrótce. Może przyjść wkrótce. Ten, który powołuje, czytamy dalej, jest wierny i dokona wszystkiego, co obiecał. Wiecie, jak wiedzieć wszystko, co Bóg obiecał? Czytajcie Biblię. Czytajcie Boże Słowo. Czytajcie Biblię.
Jeśli ktoś nie ma, postarajcie się, abyście mieli. Jeśli kogoś nie stać na Biblię, na pewno ktoś wam pomoże tą Biblię dostać. Czytajcie Biblię. Tam jest powiedziane wszystko, co Bóg obiecał. Wszystko, co Bóg obiecał. Jego obietnice są pewne, on jest wierny, dokona wszystkiego, co obiecał. Jeśli nie wykonuje się coś, co on obiecał, to nie jest wina Boga, tylko moja. Tylko moja. Bo Bóg jest wierny. I on dokona wszystkiego, co obiecał. Bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli, co to znaczy, aby wasz duch, dusza i ciało zostały bez skazy zachowane aż do dnia przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, bardzo ciekawe jest to, jak jesteśmy skonstruowani. Myśleliście kiedyś o tym? Zazwyczaj widzimy tylko to, co zewnętrzne, prawda? Widzicie mnie, ja widzę was. Patrzymy do lustra, widzimy nasze zewnętrzne ciało, nasz wizerunek, ale to nie cały człowiek. Tak naprawdę to jest ta najsłabsza część. Biblia mówi o tym, że ciało nasze jest kruche, jest słabe. Jesteśmy jak kruche naczynia. Chorujemy, starzejemy się, siwiejemy, prawda? Byliśmy wczoraj młodzi, dziś mówimy, kiedy to wszystko minęło? Jak szybko mijają chwile, jak szybko mija czas. To jest to nasze ciało. Jest słabe. Jest kruche. Ktoś powiedział, że nasze życie jest tak ulotne jak para. Dziś jesteś, jutro cię nie ma. Myślę, że wszyscy wiecie i też przeżywamy to jakoś emocjonalnie, co wydarzyło się w Szczyrku. Cała rodzina, 8 osób w jednym momencie. Małe dzieci, dziadkowie, rodzice, wszyscy zginęli. Tak kruche jest nasze życie. Ulotne, jak para. Wyjeżdżasz w trasę i nie wiesz, czy wrócisz. Pojawia się choroba i 3 miesiące i człowieka nie ma. Ileż takich przypadków. Takie jest nasze życie. Mamy ciało. Ale jest jeszcze coś. Poza ciałem. Jest nasza dusza. Według Bożego Słowa dusza nasza to wszystkie nasze uczucia, emocje, nasze myślenie. Wszystkie te sfery w nas emocjonalne, które mamy wewnątrz. I Bóg jest zainteresowany i ciałem, i naszą duszą, ale jest także duch. Ten duchowy człowiek. I tak naprawdę nie znam waszych imion, ale mogę powiedzieć o sobie, że prawdziwy Leszek Mocha, to nie to, co widzicie na zewnątrz, ale ten wewnętrzny, ten, który jest w środku. Duch Leszek Mocha. To dziwnie brzmi, prawda? Ale apostoł Paweł mówi, jakże chciałbym już wyrwać się z mojego ciała. Ja, apostoł Paweł. Aby być już u Pana, bo to o wiele lepsze. A więc ten prawdziwy ty, ta prawdziwa ty, to jest to, co jest w środku. I wiecie, gdy zapraszamy Jezusa do naszego życia, gdy będziemy to robić na tych dniach skupienia, to będziemy zapraszać Jezusa, aby przyszedł do waszego ducha, do duchowego człowieka. I aby tam zamieszkał, w środku was. Biblia mówi, że Bóg nie mieszka w świątyniach rękoma zbudowanymi. Potrzebujemy takich sal, jak ta piękna sala. Kościół, budynek. Ale Bóg nie przebywa w budynkach. Bóg przebywa w człowieku. W nas. Taki piękny obraz mamy w objawieniu Jana, gdzie czytamy o Panu Jezusie, który mówi, oto stoję u drzwi twojego serca i pukam.
A gwarantuję wam, że wielu z was to pukanie będzie słyszało tutaj na tych dniach skupienia. Do twojego wnętrza, do twojego serducha, do twojego serca będzie Bóg pukał. I będziesz tak słyszał, otwórz mi. Bo wiecie, tam Bóg nie wejdzie na siłę. To nie dyktator, terrorysta, który wejdzie na siłę do twojego życia i mówi teraz, biorę cię, łobuzie, w swoje posiadanie. Dość da rozrabiałeś. Nie. On przyjdzie wtedy, kiedy go zaprosisz. Tam jest powiedziane w objawieniu Jana, Pan Jezus mówi, a kto otworzy mi drzwi swojego serca. To jest symbolika, obrazowo powiedziane. Kto otworzy, czyli zaprosi mnie do środka, to do Niego przyjdę, u Niego zamieszkam i będziemy razem wieczerzać. Czyli będziemy razem mieli relacje, więź, społeczność. To jest piękne, kiedy zapraszamy Jezusa do naszego życia. Prawdziwy człowiek żyje w środku, to duch człowieka. I on jest wieczny. Twoje ciało się rozsypie, pomarszczy, obeschnie i umrze. I do ziemi cię włożą. Nas włożą, mnie też. Ale prawdziwy Leszek będzie żył. I będzie albo u Pana, albo będzie u Pana z małej litery. Pana diabła. Tam, gdzie jest ból, łzy i płacz. I zgrzytanie zębami. Albo będę u Pana, gdzie nie ma już łez, smutku, bólu, choroby. Decyzja należy do Ciebie. Do każdego z nas. A więc porozmawiajmy, może jeszcze mamy 10 minut do przerwy. Trochę o tym wersecie głębiej. Pierwsza rzecz, którą czyni Jezus, gdy Go zapraszamy do naszego życia, to przez Ducha Świętego ożywia nas. Bo z powodu grzechu nie radzisz sobie, ja sobie nie radziłem, po prostu sobie nie radziłem, nie dawałem rady. Byłem tak podatny na wpływy z zewnątrz, że sobie nie radziłem, po prostu nie radziłem sobie, dlatego że nie miałem wewnętrznej siły, nie miałem tej predyspozycji duchowej, aby się obronić, bo wszystko to, co dobre, duchowe we mnie było martwe z powodu mojego grzechu. Nie dawałem rady. I Ty nie dajesz rady. Dlatego nikt Ciebie nie potępia, nawet Bóg, bo nie dajesz rady, bo nie dajemy rady. Ja też nie dawałem rady. Bo to, co daje nam siłę, by sobie poradzić, jest martwe. Nasz duch jest martwy. I kiedy doznajemy dotknięcia Boga, kiedy zapraszamy Jezusa do naszego życia, to pierwsze, co On robi, gdy wyznajemy nasze grzechy, gdy pokutujemy, to ożywia nasze wnętrze. Tchnie tam życiem. To jest coś niesamowitego. Wiecie, kiedy Bóg zaczyna dotykać nas życiem od wewnątrz, nagle otwierają ci się oczy, nagle widzisz, że żyjesz w jakimś marazmie, w jakimś bagnie, w jakiejś nieczystości i się zastanawiasz, co ja tutaj robię. Ja mam tego dość, ja nie chcę dłużej tu być. Zapytajcie tych, którzy to przeżyli. Kiedy ja byłem na kolanach przed Panem, nagle jak na filmie zostało mi pokazane, kiedy Duch Święty tchnął życie, kiedy pokazał mi, w jakim miejscu jestem, jak na filmie zostało mi pokazane, w jakiej brudzie żyję, w jakiej nieczystości żyję, jaką obrzydliwością jestem otoczony. A wcześniej mi to sprawiało przyjemność. Wcześniej wydawało mi się, że to jest okej, że to jest dobre. Wszyscy tak żyją. Ja pamiętam, jak się nawróciłem tuż po moim nawróceniu. Miałem 20 lat, młody chłopak, kawaler. Miałem kolegów, miałem swoich znajomych, przyjaciół.
z którymi drinkowaliśmy, jeździliśmy na imprezy, robiliśmy różne rzeczy. I kiedy przeżyłem spotkanie z Jezusem i spotkaliśmy się, to oni nie mogli uwierzyć. Oni mówią, że to jest jakaś fikcja, że mi odbiło, że po prostu gdzieś tam sobie uroiłem coś, to mi przejdzie. Wiecie, miałem takie przeżycie, że mnie porwali. Zostałem uprowadzony. Byliście kiedyś porwani, uprowadzeni? Aha. Uprowadzili, porwali mnie. To było w taki sposób zorganizowane, że moi kumple mnie złapali i mówią, co ty wydziwiasz, Lechu, co ty wydziwiasz? Masz jakieś urojenie. Porwali mnie, wsadzili do taksówki i pojechaliśmy tu do Ustronia. Tam później chodziłem do zboru, zaraz w sąsiedztwie. Była taka knajpa i tam były nocne imprezy, nocne zabawy, nocne dancingi. I mnie tam zawieźli i mówią, słuchaj, tu żeśmy chodzili i tu wracamy. Ja to często opowiadałem w moich świadectwach. Wszyscy chcieli mi zapłacić za wstęp. Wcześniej każdy płacił za siebie. A tym razem wszyscy byli tacy hojni, mówią, za Lecha ja płacę. A ja mówię, nie trzeba, ja tutaj nie będę. Słuchajcie, ja już nie należę do tego świata. Co ty gadasz, głupoty gadasz, chłopie, wchodź tutaj, znasz to miejsce, znasz ten lokal. Siłą mnie tam wciągnęli. Pamiętam, jak usiadłem za stolikiem, tam gdzie zawsze siedzieliśmy, kiedy nastawiali flaszki, kiedy zaczął zespół grać, kiedy było, wtedy można było w lokalach palić, teraz nie wolno, ale wtedy paliło się, szło siekierę powiesić, było tak, taka chmura dymu, wszyscy kopcili cygaretle, papierosy przy stołach, dymu, że nie było widać, nie trzeba było dymu przy zespole, zespół miał dym z sali. Wiecie, taki dym. Teraz to puszczają dymy, jak koncerty są, grają zespoły, to puszczają dymy. Wtedy były dymy z sali, z papierochów. Jaki tam był smród. Wiecie, ja po pierwsze sobie pomyślałem, co ja tu robiłem? Smród alkoholu, nikotyny. Powiem wam otwarcie, to jest smród. To śmierdzi. Ja tego nie czułem i ty tego nie czujesz. To wszystko śmierdzi strasznie. Alkohol śmierdzi, pot śmierdzi, papierochy śmierdzą, wszystko cuchnie. Siedziałem tam przy tym stole, zaczęła się zabawa, oni zaczęli tańczyć. Jak zobaczyłem drzwi, wiecie, siedziałem przy stoliku i zobaczyłem drzwi wyjściowe. Zrobiła się taka luka. Chyba miałem ze 100 na liczniku. Już mnie tam nie było. 38 lat temu to miało miejsce. Nigdy już więcej się nie znalazłem w takim miejscu, w takim lokalu. Bo Bóg dał mi nowe życie. Coś stało się tu wewnątrz. Ożywił mnie. Ożywił mnie. Kiedy zapraszasz Jezusa, On cię ożywi. Już nie będziesz taki sam w swoim wnętrzu. Wtedy... Wiecie, Biblia to tak określa. Ja nie chciałbym tutaj wam rzucać dzisiaj dużo wersetów na początek, abyście to wszystko musieli zapamiętać. Powtarzam apel, czytajcie Biblię. Postarajcie się o Biblię. Czytajcie Boże Słowo. Jeśli nie masz Biblii, zrób wszystko, aby Biblię mieć. A więc czytaj Boże Słowo. Tam jest powiedziane w Biblii tak, w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, że wtedy Duch Święty mówi mojemu duchowi, że Bożym dzieckiem jestem. I ty wiesz, ty słyszysz ten głos wewnątrz, jest to Rzymian 8:16. Duch Święty mówi mojemu duchowi, w moim wnętrzu, że jestem nowym człowiekiem, jestem Bożym dzieckiem, należę już do Boga. I ty o tym wiesz. Ty o tym wiesz. Nie, że będziesz należał. Nie, że jak się teraz postarasz i będziesz się starał żyć porządnie, to będziesz Bożym dzieckiem. Nie. Jesteś, po prostu jesteś Bożym dzieckiem, jeśli przyjmujesz Jezusa do swojego serca. Wszystko według Biblii staje się nowe. Tak działa Boża łaska. Otrzymujesz od Boga prezent nowego życia.
Inaczej mówiąc, takie się pojawiają czasami w mediach określenia: otrzymujesz drugą szansę na życie. Ja taką otrzymałem, mając lat 20. Może masz trochę więcej? Może masz tyle samo? Nie wiem. Może to się stać także twoim udziałem. Dar dla ciebie. Przez wiarę w Niego. Przez wyznanie Jemu swoich grzechów. Taki obrazek widziałem związany z dzisiejszym dniem. Idzie Mikołaj z workiem prezentów i mówi, że ma w tym worku różne prezenty dla każdego. A po drugiej stronie idzie Pan Jezus z krzyżem na plecach i mówi, a ja mam jeden prezent dla wszystkich. Nowe życie. Wolność. Wolność. Nowe życie. Ożywcze życie. Ożywcze tchnienie. Ożywiające, zmieniające moje wnętrze. Boża łaska jest Bożym prezentem dla ciebie i dla mnie. I przez wiarę w Niego, przez wyznanie Jemu, ja to będę podkreślał. Pokuta i wyznanie jest kluczem. Pamiętam, jak byłem na kolanach, wyznawałem moje grzechy. Wyznawałem je jedne po drugim. Te złe rzeczy, które robiłem, te złe rzeczy, które wypowiadałem, te złe rzeczy, które mnie gdzieś tam inspirowały i ciągnęły do robienia tych obrzydliwych czynów. To wszystko wyznawałem Bogu i prosiłem o wybaczenie. Pokuta jest uniżeniem przed Bogiem. Jest wyznaniem swojego grzechu. Wtedy przychodzi Bóg i zaczyna mieszkać w naszym wnętrzu. Mówimy, tak to określamy w naszych kręgach ewangelicznych, że Jezus staje się naszym Panem. Pamiętam, wtedy taka była moda, nie wiem, czy to nazwać modą, taki był fajny zwyczaj, że się witano, Jezus jest Panem, albo Jezus żyje, bracie, Jezus żyje, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, bo On staje się Panem naszego życia. On staje się Panem mojego serca. Jego życie w nas zaczyna wszystko zmieniać i zaczynają się ludzie dziwić, co się z Tobą stało. Bo spotkanie z Jezusem zmienia klimat naszego życia. Zmienia wszystko. I wiecie, co jest wspaniałe? Że to może się stać tutaj na tych dniach skupienia. Ty możesz to tutaj przeżyć. Możesz spotkać się z Jezusem, który wszystko zmieni. Który wszystko zmieni.